22 sierpnia 1914 roku Józef Piłsudski napisał w odezwie do żołnierzy: naród budzić się zaczyna i nie chce zostawić nas samotnymi, jak byliśmy dotychczas. Zgłosiłem w swoim i waszym imieniu przystąpienie do organizacji szerszej. Odtąd wszystkie polskie formacje zbrojne miały występować jako legiony polskie pod austriackim zwierzchnictwem wojskowym. Znakiem czasów było zniknięcie 22 sierpnia 1918 roku z cokołu przed kaliskim sądem cara Aleksandra II. Monument wystawiony dzięki przymusowym zbiórkom pieniędzy wśród Włościan został zezłomowany. Pomnik cara trafił do Warszawy, gdzie w 1920 roku znany rzeźbiarz Czesław Makowski przetopił go i odlał po piersie Kazimierza Wielkiego. 25 sierpnia 1918 roku w Piotrkowie rozpoczął się trzydniowy ogólnopolski zjazd nauczycielstwa. 50 delegatów z Królestwa Polskiego, Galicji i Śląska pod przewodnictwem Jana Kasprowicza dyskutowało o organizacji szkolnictwa w odradzającej się Polsce. Uchwalono m.in. 5-letnią szkołę powszechną wobec niemożliwości realizowania szkoły 7-letniej. 148 lat temu urodził się Leon Wasilewski, bliski współpracownik Józefa Piłsudskiego, architekt przedwojennej polskiej polityki wschodniej. W listopadzie 1918 roku został pierwszym ministrem spraw zagranicznych odrodzonej Rzeczypospolitej. Po zawarciu traktatu ryskiego, który kończył wojnę z bolszewikami, przewodniczył polskiej komisji ustalającej przebieg granicy wschodniej. 25 sierpnia, 74 lata temu, zmarł Stanisław Jan Patek, warszawski adwokat, zasłynął jako obrońca w procesach politycznych. Uczestniczył w pracach konferencji pokojowej w Paryżu i zabiegach o polskie granice. Stał się jednym z organizatorów polskiego sądownictwa. Założyciel Ligi Obrony Praw Człowieka i Obywatela, był też ministrem spraw zagranicznych i uznanym dyplomatą.